Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej nowej serii na kanale. Seria z gry The Walking Dead, dodatek Mishon. Do tego dodatku od dłuższego czasu się przymierzałem, gdzieś chciałem w to zagrać, nigdy nie było czasu, teraz ten czas jest, więc witam Was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy nie znają uniwersum The Walking Dead, nie widzieli wcześniejszych serii z The Walking Dead, polecam. Wszystkie linki w opisie dzisiejszego filmu. Graliśmy już w The Walking Dead sezon pierwszy, The Walking Dead sezon drugi, no i dodatek 400 dni albo 400 nocy do The Walking Dead sezon drugi. Wszystkie serie, linki do serii, o których powiedziałem przed chwilą, znajdziecie w opisie tego filmu, a dzisiaj zagramy sobie w dodatek z Mishon. Mishon jest taką postacią, dla tych, którzy gdzieś nie kojarzą może w pełni historii uniwersum, bardzo mało czasu poświęcono tej postaci w serialu, w sensie nie znamy jej przeszłości tak do końca. Troszeczkę więcej, troszeczkę inaczej to wyglądało w wersji komiksowej i mam nadzieję, że ten dodatek do gry, właśnie The Walking Dead Mishon, troszeczkę da nam więcej takiej merytorycznej wiedzy o tej postaci, co się z nią działo wcześniej, zanim dołączyła do głównej ekipy Ricka, tak nazwijmy to. Swojego czasu oczywiście Ricka. Zagrajmy, gramy, nie wiem czy już o tym mówiłem, czy nie, jeżeli się powtarzam to przepraszam, gramy w troszeczkę mniejszym okienku, ponieważ gra nie otwiera się mi w rozdzielczości w takiej, jakiej na co dzień nagrywam, dlatego takie okienko tutaj z tej strony, dobrze wskazuję, tak, pomniejszone okienko, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać. Słuchajcie, zagrajmy w grę, w dodatek do gry właściwie, okej, na głęboką wodę, rozpocznij odcinek pierwszy. No dobrze, Mishon jest taką charakterystyczną postacią, jak gdzieś pozwolę sobie komentować przy okazji tego dodatku uniwersum The Walking Dead. Gra przystosowuje się do Twoich wyborów, historia zależy od tego jak grasz. No właśnie, dla tych, którzy nie znają serii The Walking Dead, jest to seria... Zostawiłem za sobą tyle osób, które kochałam. Okej, okay. Jest to seria, jest to gra fabularna, gdzie fabuła i przyszłość naszego bohatera zależy od naszych wyborów, to tak w największym skrócie mówiąc. Było ich tak wiele. Nie zdążyłem przeczytać. Tu widzę, że są jakieś wspomnienia Mishon z przeszłości. Właśnie na to liczyłem, na jakieś takie retrospekcje, żeby ją bardziej poznać. Mishon walczy w uniwersum, jednak o tych dwóch nie zapomnę nigdy. Czyli mówi o swoich dzieciach, podejrzewam. Według źródła, tak, tekstu źródłowego, według pana Kirkmana, jej dzieci zmarły zaraz po wybuchu apokalipsy, z tego co kojarzę, ale może się mylę. Okej. Okay. Na początek charakterystyczne dla Walking Dead, czyli samouczek ukryty w fabule. Tutaj widzę, że ona gdzieś idzie przez jakiś las. Gdzieś idzie przez jakiś las i ma wspomnienia. O ile nie halucynacje. Okej. Okay. I to już jest... akcja dzieje się po apokalipsie, tak? Ale jeszcze zanim ona gdzieś dołączyła do ekipy Ricka. No drzwi w środku lasu to może być wszystko jako jeden wielki sen, ten wstęp. No okej, okay, otwieramy drzwi. Okej, okay. Jesteśmy inaczej ubrani, więc tutaj widzę, że to jest nawiązanie do przeszłości, kiedy apokalipsa dopiero wybuchła, albo jeszcze nie wybuchła. Tu są dzieci, jej dzieci, one się bawią czy jedzą jakieś mięso? Bawią się, czyli to nie są dzieci zombie. W ogóle obecność dzieci zombie w uniwersum The Walking Dead budzi dużo kontrowersji. Moim zdaniem niepotrzebnych. O, mamy zombie pierwszego. Co mam zrobić? W górę. Okej, okay, proszę. Dobra. Aha, i to jest powrót do rzeczywistości, czyli coś się dzieje, ona walczy z zombie w rzeczywistości, a wracają wspomnienia i ona sobie podczas tej walki odtwarza wspomnienia. Dobra, teraz muszę być szybki, ponieważ gra wymaga od nas dużej dokładności, precyzji i szybkości. Inaczej może nam się stać krzywda i będziemy musieli zaczynać rozdział od początku. Okej. Okay. Daliśmy radę. Okej. Okay. No w dół. Ale fajnie się zaczyna ten dodatek. Dzieci, uciekajcie. Okej, okay. Nie wiem, czy mnie za późno nadusiłem. Nie, zdążyłem. W prawo. Okej, okay.
No, nie tańcz ze mną. Nie wiem, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu. Też może nie, może jeszcze jest sytuacja do uratowania. Okej, wpadł w ognisko. To teraz? Okej. Teraz tutaj. Okej. Naprawdę trzeba szybko reagować. Nie, zdążyłem czy nie? Wyjmuję miecz. Wbijam szybko. Okej. No, twarda babka z miszą. Dobra, jeszcze jeden został. To już damy radę. Tu. Za słabo. Teraz. No dobra, pokonaliśmy zombie. Fajnie, że na samym początku rozgrywki już mogliśmy powalczyć z zombie, już mogłem sprawdzić swój refleks, który no już dawno nie był testowany w The Walking Dead. O, on jeszcze żyje, wychodzi z ogniska. On ma dużo siły. Chciałoby się powiedzieć siły do życia, ale... ale raczej nie. Tu, proszę bardzo. Okej. No i co teraz? Trzeba sprawdzić, czy z dziećmi wszystko okej, tak? Nie wiem, czy to będzie właśnie nawiązanie do tego, że jej dzieci nie żyją i teraz ona zobaczy ich, je jako zombie. Nie wiem, jak to twórcy rozwiążą. Przepraszam za spoilery, ale no... w przypadku uniwersum The Walking Dead... dzięki. Nic ci nie jest? Okej, tam jakieś zombie idą. W przypadku uniwersum The Walking Dead, no mam jakąś wiedzę merytoryczną i dlatego się z wami nią dzielę. Jeżeli czasami coś, jakiś spoiler powiem, no to bardzo przepraszam, no ale to jest momentami w emocjach silniejsze ode mnie. Mamy załadować broń. Jak mieliśmy broń wcześniej, to czemu jej nie używaliśmy wcześniej? Chociaż to jest w miarę logiczne, ponieważ podczas walki z zombie lepiej używać broni białej, na przykład katany, miecza, ponieważ czasami zazdroszczę tym trupom. Ponieważ nie generujemy tyle hałasu, który... O nie, ona chce sobie coś zrobić. Nie rób tego, odłóż broń. Bez sensu byłoby. Podejrzewam, że gdybyśmy wybrali pierwszą opcję, to by ktoś nas uratował, ale... no, głupio by było uśmiercić głównego bohatera na początku gry. Okej, to jest nasz towarzysz. Osoba, która będzie nam pewnie towarzyszyć w rozgrywce. W porządku. I pewnie ona by nas uratowała, gdybyśmy wybrali pierwszą opcję. Dobra, ta osoba. Zobaczcie, widzicie, Michonne prowadzi na takich sznurach zombie. To jest bardzo charakterystyczne dla tej postaci, ponieważ kiedy ona po raz pierwszy pojawia się w uniwersum, to właśnie ma na takich łańcuchach, na sznurach zombie, które mają ucięte szczęki od nosa w dół. Przez to nie mogą jej ugryźć. Mają odcięte też dłonie, żeby nie zadrapać i właściwie są, nie są niebezpieczne, tak? I po co te zombie ona prowadziła na tych łańcuchach? No po pierwsze, one odstraszały inne zombie swoim zapachem, tak? To jest ta sama sytuacja, kiedy bohaterowie niejednokrotnie przez jakąś hordę zombie się przedzierali, wymazani wnętrznościami zombie. Na tych samych zasadach to działa. Dwa, takie zombie są oczywiście trochę spokojniejsze i ten zmysł ataku, ta agresywność jest zmniejszona w tych zombie, które nie mają szczęk i rąk, ale nadal te zombie są czujne i na podstawie ich zachowań, tych zombie na smyczy, trochę można powiedzieć, że Michonne traktuje je jako takie zwierzęta swoje. One zachowują się odpowiednio do sytuacji. Jak się zbliża żywy człowiek inny, no to się inaczej zachowują. Jak się zbliża jakieś zombie, też się inaczej zachowują. Więc one są przydatne, kiedy Michonne chodziła w komiksie, czy też w filmie 3 tygodnie później z tymi zombie, no to używała ich, żeby przetrwać, tak? Mamusiu, gdzie jesteś? Ty się nadal śni chyba. No, obudziła się. Jesteśmy w jakiejś bazie. Pytanie, czy jesteśmy sami? Nie, no bo mamy tego towarzysza. I tak już nie zasnę. Okej. Rashid, come in. Over.
Głoś się odbiór. On szuka kogoś. Vanessa, jesteś tam. Vanessa, coś mi mówi imię Vanessa. Czy ona się nie pojawiła w drugim sezonie The Walking Dead? Jeżeli chodzi o grę. I Sean. Czemu nie śpisz? Dlaczego się mówi? Mogłam zasnąć. Dręczą cię koszmary. Masz się jakoś? Czuję się coraz lepiej. Michonne to jest twarda kobieta, trzeba tak odpowiadać, wiecie, konkretnie. Nie dojdziesz do siebie w jedną noc, to wymaga czasu. Okej, no czyli ona miała halucynację wtedy. Właśnie tutaj Michonne bierze twoją... 2 minuty. Okej, czyli jakieś dwie osoby, oni poszukują dwóch osób, pewnie z ich ekipy. Nie. Handluje z nimi, czyli to jest ktoś obcy, tylko że nie ma z nimi kontaktu. Znajdziesz ich. Znajdziesz ich, myślmy pozytywnie. Odnajdziesz ich. Obyś miała rację. Może zajrzymy tu ponownie w drodze powrotnej. Posłuchaj. Słyszysz? Mi jak kobiecy głos. Coś słyszę. Ciężko coś z tego zrozumieć. Hey. Michonne? Wciąż bawisz się radiostacją? Nie odpuszczę. Jeszcze rok temu było tu pełno ludzi. Jeśli stąd nawiali, zapewne mieli dobry powód. A ja chcę się dowiedzieć, jaki. Halo, słyszysz mnie? Tu są jakieś dane. Powiedziała pomocy. Tam nie wiem. Ten kubek. Tracimy zasięg. Okej. Pomóżmy. Pomóżmy jej. Tylko jedna osoba mnie rozumie. W całej załogi tylko ty potrafisz mnie zrozumieć. Ty jest ich więcej w tej załodze. Okej. On miał na kubku narysowane czy napisane najlepsza mama na świecie chyba. Ten facet, który poszedł spać. Dobra, czyli pewnie będziemy musieli coś zrobić z radiostacją. Ja widzę, że tu są jakieś współrzędne. 16 na 68. Zaraz. To jest z lewej strony. To zrobimy na logikę z prawej. Teraz tak. 68 jest nastawione, ale gdybyśmy zrobili 16, czyli pierwszą liczbę z... Halo, czy ktoś tam jest? Potrzebujemy pomocy. Błagam. Odpowiedziała. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No bo na wszystkie inne pytania, jak ją znajdziemy, to nam odpowie, prawda? Jesteśmy na... Mop... Mop czymś. To jest jakaś nazwa własna. I on znowu z tym kubkiem. Wyłapałaś coś? Słyszałem ją. Ledwo co. Wiedziałem. To zły pomysł. On chyba nie chce jej ratować. Chcesz sprowadzić tu więcej ludzi, a zapominasz do czego... Okej. Coś się wydarzyło. Mielizna. Okej. Kompletnie nic nie widać. Mgła, tak? Wiatr. Okej. O nie. Dół. A, chyba za późno zrobiłem, skoro dostałem. Wielkie dzięki. Okej, wpadliśmy na skały, tak? Nie ma żadnych skał, pływam po tych wodach od lat. Co to było? Coś innego.
Tam mówiłeś, coś tu śmierdzi. Nie jest już bezpiecznie. A cokolwiek ich przegoniło, weźmie nas na celowni. Mówiłem, że to zły pomysł. Uspokójcie się. Panika nie sprawi, że ruszymy z miejsca. Dokładnie. Jeśli ta dziewczyna, którą słyszeliśmy, macza w tym palce, pińcie żagle. Jak tylko naprawimy, możemy się stąd wynosić. Jak tylko naprawimy łódź, możemy się stąd wynosić. No dobra. Co dokładnie mówiła? Powiem mu prawdę. Więcej nie zrozumiałam. Trzymaj. Latarka i lornetkę. Okej, mamy się rozejrzeć po okolicy, rozumiem. Musimy się stąd wynieść, dla naszego dobra. Okej. Gdzie ja mogę iść? Tu nie mogę iść. Sprawdzimy stery. Zaklinowane. Pracuję nad tym. Okej. Dalej, co możemy sprawdzić? Użyj latarki. A z tej strony? Użyj lornetki. Dobra, zobaczmy. Tutaj nic nie widać. Tutaj też za bardzo nic nie widać. No nie, tutaj nic nie ma kompletnie. Z tej strony. Ewidentnie. Dobra, zobaczymy dalej. Niewiele widać. Tam użyjemy latarki. Okej. Widać za ciemno, żeby coś zobaczyć. Nie widać, ale jak użyjemy latarki... Jest, ale co? Wiem, na czym utknęliśmy. Statek zatopiony? Tak. Jakiś zatopiony statek, wystaje żagiel, oby nikogo nie było w środku. I zahaczyliśmy o niego. Nie chcę umrzeć w ten sposób. Sporo już widziałem. Po prostu nie chcę widzieć, jak to wszystko idzie. Nic złego się nie stanie. Bądźmy tacy silni, optymistyczni. Może masz rację. Okej. No dobra, to tu sprawdziliśmy, już wiemy, na czym się zatrzymał nasz statek. Możemy... Pomóż z żaglami. Dałabyś się nam. Musimy szybko zwinąć ten żagiel. Okej. On uważa, że trzeba trzymać się z daleka od nowych ludzi, a reszta zaś chce znaleźć nowych ludzi i... Widzisz, że to pułapka? Teraz ludzie zrobią wszystko, żeby przetrwać. Położyć ręce na cudzej łodzi, na przykład. Pewnie uważasz, że wszystko rozgryzłeś, prawda? Dzięki, już sobie poradzimy. No dobra. Idziemy dalej. O, roślinka. Niedługo coś powinno urosnąć. Okej. Klimat jak wchodzony... Jak z gry The Raft. To za starość. Nic dziwnego, że pękło. Właśnie. E.
Patrzymy. Tak, bez latarki na razie. A nie, bo my się cofamy do tego miejsca. Myślałem, że z innego miejsca ona spojrzy. Gdybyśmy raz jeszcze użyli latarki, coś jeszcze dodatkowego znajdziemy? Nie wiem, może jakieś zombie, które pływają? Nie, już koniec animacji. Wyczerpaliśmy fabularnie oglądanie za burtę. Dobra, no to w takim razie ja tu coś jeszcze mogę zrobić? Możemy z nim porozmawiać. Nim nie możemy. Nim nie możemy, ale tutaj możemy. Spójrz na linię brzegową. A to co? Dobra, jak użyjemy latarki, to będziemy wiedzieć. Znaczy lornetki, nie latarki. No, użyj. Co my tu mamy? Jakiś statek, taki bardzo duży statek, który się rozbił na brzegu. Widzisz tam coś? Stary prom. Może warto będzie to sprawdzić. Zapasowe części, może jakieś jedzenie. Okej. Okay. Ciekawie. Czyli taki klimat post-apo, trochę piracki. Fajnie. Worek ryżu, zobacz. A nie mogę bardziej się przyglądać, tak? Myślałem, że tam jeszcze coś jest. Musimy szybko znaleźć jedzenie, kończy się ryż. Myślałem, że tam jeszcze możemy coś zauważyć, ale chyba nie. No, bo już się skończyły interakcje, a szkoda. Chciałem na spokojnie zobaczyć ten brzeg. No dobra, czy my tutaj wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy? Chyba tak. Wracamy w takim razie do naszego kolegi. Znalazłaś coś? Widziałem jakiś prom tuż przy brzegu. Prom? Ostatnim razem go tu nie było. Pęk. Dwie części. To co? Ta rzecz łączy ster z... Kompletnie nie znam się na łodziach. Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Ale konkretna. Może będzie dam coś do naprawy. Nasza najlepsza opcja. Przed chwilą trzeba było lornetki. A twoi znajomi? Myślisz, że mogą tam być? On szuka cały czas, to chyba on znał tych ludzi. Znaczy na pewno, bo to handlował z nimi. Wołajmy załogę. Przed chwilą trzeba było lornetki. Sprawdzimy z Miszą prom. Okej. Okay. Bierzemy naszą maczetę. Pełkę. Aha, bo to służy do ostrzenia. Dobra. Przed chwilą trzeba było lornetki użyć, żeby znaleźć ten prom. Znaczy, żeby zobaczyć, a teraz widać go po prostu tak, bez lornetki. Nie rozumiem, co się zmieniło przez kilka sekund. Nie oddalajcie się od łodzi. Aha, i teraz muszę... Jak to zrobić? Poruszaj myszą. Ale jak? Aha. Okej. No dobra, czyli to taki element... który ma za zadanie nas bardziej... mamy się bardziej poczuć postacią. Nie rozkazuj mi. Próbujesz mi rozkazywać. Nie o to mi chodziło. Nie możemy stracić nikogo więcej. Umiem o siebie zadbać. No, ruszajmy. Okej. Okay. Czyli mamy zniszczony statek, który zniszczony został między innymi dlatego, że wpadliśmy na gotowa, na inny statek, który się zatopił, tak? Zahaczyliśmy o niego, bo wystawał gdzieś na płytkim, płytkiej przestrzeni wody. No i zobaczyliśmy, że jest gdzieś prom na brzegu rozbity i w tym promie mogą być części, które pomogą nam naprawić łódź, najkrócej mówiąc. Okej. Okay. No dobrze. No i teraz się wybieramy na ten prom, tak?
Ten prom jest dość dużym statkiem. Okej, oni płyną na tę wyspę, wszędzie jest atmosfera tajemnicy, mgła, strasznie tu cicho. No to dobrze, to znaczy, że może szwendaczy nie ma. To dobry znak. To dobry znak. No właśnie, to tak jak ja stwierdziłem przed chwilą. Cisza nie zwiastuje problemu. Okej. Okay. To są ciała ludzkie, które mogą ożyć. Muszę o coś spytać. O co? Nie uważasz, że wygląda to głupio? Co? Sam nie wiem. Mówi, że wyglądam jak pirat. Chodzi o kolczyk. Wygląda dobrze. Wiedziałem, że jesteś w porządku. Tak jakby wisienka na torcie. On nas lubi. My go też w sumie, no bo jest dobrym człowiekiem raczej. Raczej na to wygląda. Na razie tak się prezentuje jego postać. Nie przyciągaj struny. Okej, okay, musimy być zabawni, mili, ale jednak... No być szefem, nie? Tej ekipie. Już mam wrażenie, że pewnego dnia statek zniknie, a ty razem z nią. Nie zostanę z wami na zawsze, czyli ona się pojawiła, że tak powiem, znikąd. Nikt nie będzie trzymał cię siłą. Kiedy się poznaliśmy, byłaś... Znaczy widziałem, co chcę zrobić. Nie miałeś zbyt lekko. Życie na wodzie, zajmowanie się czymś, to pomaga. Jeśli przystanę, choćby na chwilę, znów się zaczyna. Gdy jest zbyt cicho, to za dużo rozmyślam. Okej, okay, i oni płyną bezpośrednio do tego promu. Oni chyba romansują ze sobą. Przedtem działałem sam, tak jak ty. Kręciłem sobie, że to lubię, ale po jakimś czasie zwyczajnie... O, właśnie, zombie topielec. Trzeba go zlikwidować za pomocą E. Okej, okay, w miarę szybko zareagowałem, więc nie powinno być problemu. Gorzej, jeżeli będzie ich więcej, a jest ich więcej. To prawda, zombie topielce nie są groźne, bo one są ciężkie, nasiąknięte wodą. No właśnie, mają jeszcze większy problem z poruszaniem się niż na lądzie, więc... Naprawdę nie powinny być zagrożeniem, chyba że przewrócą łódź. No w tej sytuacji mogą być zagrożeniem, tak? Dobra. Teraz nie będę mówić, tylko się skupię, ponieważ gra wymaga ode mnie dynamiki. Tak, wpadli do wody. I skupienia. No walka już pod wodą nie jest taka prosta. Ej, Dobra. Udało się. Dobra, zdążyłem. Okej. Okay. Dobra, on się uratował, a ja? Okej, okay, one idą dalej. A my chyba szybciej dopłyniemy, niż one nas złapią. No, szybko. Dobra. Daliśmy radę. Okej, okay, one nadal płyną za nami, czy też idą. Było blisko. Ale może nie będą zwracać na nas aż takiej uwagi. Czy cię śmieszy? Czego się śmiejesz? Śmieję się? Chyba po prostu odreagowuję. Okej. Okay. Dobra, straciły zainteresowanie nami. Znaczy ciężko byłoby im wejść po tych skałach za nami. Po śliskich skałach, które wymagają jednak chwycenia się i pełnej motoryki dłoni. Jest coś, co w środku, co nam powie, co się napędziło. Może są w środku, no właśnie. Może gdzieś tam są. Tak, i siedzą jak myszy pod miotłą. Póki nie znajdziemy innej łódki, chyba tu utknęliśmy.
Poszukajmy twoich znajomych. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma, ale może znajdziemy coś w środku. Są dwa wejścia, drabiną lub oknem. Okej. Okay. Teraz co? O, ale fajnie. Tam jeszcze zombie jakieś chodzą. Spójrz na szwendacze. Te szwendacze wkrótce stamtąd ruszą. Musimy się zbierać. Dobra. Teraz tak, możemy wejść... nazwa promu. O! To jest to miejsce, które przez radio nam mówili. Ta dziewczyna wspominała o tej nazwie. Ciekawe, czy o to jej chodziło. No właśnie. Teraz tak, możemy wejść za pomocą rozbitego okna, co jest niebezpieczne, ponieważ w środku mogą być szwendacze. Albo, tu nawet jakaś ręka leży. Wsporniki. Albo wejść drabiną. Co uważam za bardziej bezpieczne rozwiązanie. O, ale to wszystko w kolejnym odcinku, słuchajcie. Na dzisiaj kończymy. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, jeżeli cieszycie się tak jak ja z powrotu serii z The Walking Dead, no to zostawcie znak w komentarzu, czy w łapce w górę, czy też w dół, bo one też do czegoś służą. Ja się z wami żegnam bardzo serdecznie i mówię do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku z tej właśnie serii. Trzymajcie się, na razie, cześć.